Komentarze dzisiaj zaczniemy od spotkania z byłym premierem i byłym ministrem sprawiedliwości, obecnie europosłem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Mamy połączenie. Dzień dobry, panie premierze. Witam z Brukseli, gdzie też jest ładna pogoda. No to przynajmniej trochę można się pouśmiechać do tego słońca, bo powiało grozą, panie premierze. Portal Politico pisze, że w tej chwili najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi znajduje się w Polsce. Chodzi o ten przesmyk suwalski, który łączy nas z Litwą, jednocześnie oddziela Białoruś od obwodu kaliningradzkiego. Litwa wprowadziła w ostatnią sobotę zakaz transportu kolejowego przez swoje terytorium, a to oznacza, że Kaliningrad został odcięty od dostaw z Rosji, od towarów z Rosji. Czy pana zdaniem w związku z tym Polsce coś może grozić? Czy Rosja mogłaby wykorzystać ten teren, zwany też piętą achillesową NATO? Wydaje mi się, że w tych opiniach, sygnałach jest sporo przesady. Gdy chodzi o decyzje Litwy, to one nie oznaczają całkowitego zamknięcia tranzytu rosyjskiego, tylko oznaczają niedopuszczanie w tranzycie tych towarów, które są objęte sankcjami Unii Europejskiej. Chodzi głównie o stal i wyroby stalowe. Cała reszta może być transportowana. No ale oczywiście Rosja zareagowała na to ostro, przynajmniej retorycznie. Trudno jest sobie wyobrazić, na czym może polegać nie tylko retoryczna odpowiedź Rosji, ale zapewne ona będzie. Rosjanie uważają w takich sytuacjach, że nie mogą być bierni. Natomiast jeżeli by jakaś odpowiedź miała mieć miejsce, to ona raczej będzie dotyczyła Litwy niż Polski. Ten tak zwany przesmyk suwalski jest z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych mało wartościowy. Nie ma żadnych połączeń kolejowych, ani ważnych dróg, które by przecinały ten fragment Polski w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód, bo to byłby kierunek między obwodem kaliningradzkim a Białorusią. Natomiast w przypadku Litwy jest właśnie ta linia kolejowa, którą Rosja wykorzystuje. Nie wydaje mi się, żeby reakcja Rosji była tego typu, powiedzmy, wojskowego, związana z zagrożeniem bezpieczeństwa, chociaż na wszelki wypadek rzecznik Departamentu Stanu w nocy czasu europejskiego wydał odpowiednie oświadczenie, stwierdzające, że oczywiście Stany Zjednoczone jako sojusznik natowski stoją za Litwą, oczywiście wspierały. Więc spora doza niepewności. Sam nie potrafię sobie wyobrazić do końca reakcji Rosji, ale pewnie jakaś. No ale rosyjska propaganda, panie premierze, już robi swoje, no bo ludzie, którzy mieszkają w okolicy, coraz częściej pytają, czy tam mają jakieś schrony i tam schronów nie ma. Może, nie wiem, ci ludzie i my wszyscy powinniśmy być jakoś przez władzę szczególnie uspokajani. Tak, moim zdaniem tak. Ja widziałem dzisiaj tylko tytuł wypowiedzi na Dudy. To naprawdę nie ale mówił, że będziemy bronili każdej wsi polskiej. Potem mi to zabrzmiało, jak nie oddamy guzika. Byłbym mniej buńczuczny, mniej stanowczy, mniej wojowniczy. Raczej bym uspokajał. Wydaje mi się, że Polska, jeśli jest ktoś zagrożony, to nie nasz kraj. Uważam bardziej niestety Litwa. Niestety, bo się życzę Litwinom jak najlepiej. Ale pamiętajmy, że Rosja musi się 10 razy zastanowić, zanim dotknie państwa członkowskiego NATO. To nie jest przypadek Ukrainy. Mogą być jakieś represje, czy tak zwane retorsje, które międzynarodowe odpowiedź dyplomatyczna. Rzucą ambasadora, może zrobią coś z handlem z Litwą, ale do tego by się to ograniczyło. To jest, nawiasem mówiąc, problem dosyć stary, nie mający bezpośredniego związku z obecną wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Jeszcze w czasach, kiedy byłem premierem, a premierem Rosji do Czernomyrdzin, pojawiła się taka idea, że Rosjanie chcieliby uzyskać eksterytorialny dostęp do obwodu kaliningradzkiego. Ja rozmawiałem o tym z Czernomyrdzinem i powiedziałem mu, żeby przestali się wygłupiać, bo to przypomina żądania Hitlera z 1939 roku. I przestali się wygłupiać. Oczywiście, kiedy rozszerzano Unię Europejską, trzeba było jakoś uzgodnić z Rosjanami zasady tranzytu. To zostało uzgodnione i tych zasad generalnie przestrzegano.
A zapowiadana na przyszły tydzień wizyta Putina na Białorusi i spotkanie z Łukaszenką w Grodnia, więc no zaledwie kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Po pierwsze, co ona ma oznaczać ze strony Putina i czy w związku z tym u nas powinno się coś, nie wiem, wydarzyć? Znowu nie przeceniałbym znaczenia tej wizyty jako zgrodnia. Jak wiadomo, już 23 lata temu został podpisany traktat o utworzeniu państwa wspólnego Rosji i Białorusi, tak zwanego ZBIR. Putin wykorzystał bardzo trudną sytuację Łukaszenki po ostatnich sfałszowanych wyborach prezydenckich i zmusił go do podpisania wszystkich niezbędnych umów dwustronnych, niezbędnych do tego, żeby to państwo stało się realnym faktem. I odbywają tak zwane spotkanie Komitetu Regionów, współpracy na poziomie regionalnym. Dlaczego wybrali Grodno? No, tego rzeczywiście nie wiem. To jest jakaś demonstracja, że najbliżej jak można państw natowskich naszego kraju. Ale samo po sobie to nie zawiera w moim przekonaniu żadnej groźby. To jest trudny tydzień dla Ukrainy, ale jednocześnie pełny nadziei, bo w piątek ma się okazać, czy Ukraina stanie się członkiem, stanie się państwem kandydującym do Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski boi się, że w związku z tym do piątku Rosja będzie jeszcze bardziej nasilać swoje ataki. Czego pan się spodziewa? Gdy chodzi o to, co postanowi w Brukseli, jakie decyzje zapadną tutaj, to spodziewam się, że zarówno Ukraina, jak i Mołdowa zyskają status państwa członkowskiego. Natomiast trzecia, starająca się o to Gruzja, nie uzyska, chociaż formuła będzie taka dosyć delikatna. Znaczy zostanie powiedziane, że Gruzja uzyska status kandydata w momencie spełnienia znanych jej warunków. Trochę podobnie jak Polska, praworządność, depolaryzację sceny politycznej. Więc na 99,9% jest przesądzone, że Ukraina ten status uzyska. To, że pamiętajmy, ja mówię to z jak najlepszą, dalej idącą życzliwością wobec Ukrainy, że status państwa kandydującego Turcja ma już prawie 20 lat, a prawdopodobnie nie zostanie nigdy członkiem Unii Europejskiej, więc to oznacza jedynie tyle, że na przykład może być uruchomiona tak zwana pomoc preakcesyjna, którą my mówimy, że w jakimś momencie będą podjęte negocjacje o warunkach członkostwa z państwem, które nie jest kandydatem, takich negocjacji się nie prowadzi. Czyli perspektywa dołączenia do Unii Europejskiej stanie się bardziej realna, bardziej praktyczna, ale nadal odległa. No tak, ale może w tej sferze symbolicznej bardzo ważna w tej chwili dla Ukraińców. Zdecydowanie tak, dlatego jest tutaj poparcie. Jak raz wczoraj dyskutowaliśmy o tym w grupach politycznych w parlamencie. Będzie to też przedmiotem dyskusji na zaczynającym się dzisiaj po południu, w krótkim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Jest tutaj masowe poparcie właśnie ze względu na sytuację Ukrainy, są konieczność wysłania pozytywnego sygnału do społeczeństwa ukraińskiego, potwierdzającego, że jesteśmy z nimi, wspieramy ich. Tak. Chociaż trzeba przyznać, że oczywiście i Ukraina, i Mołdowa, gdybyśmy żyli w nudnych, spokojnych czasach, dzisiaj jeszcze by tymi kandydatami nie stały. Panie premierze, chciałabym zapytać pana o nasze podwórko polityczne. Czy pana zdaniem my w ogóle dostaniemy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy? Co pan właściwie o tym słyszy najczęściej w kuluarach Europarlamentu? Proszę pani, jak wiadomo, najprostszą metodą otrzymania tych pieniędzy byłoby wypełnienie przez rządzące ugrupowanie warunków, oczywistych warunków dotyczących niezależności sądownictwa w naszym kraju, przywrócenia dyscyplinarnie odpowiedniego do orzekania sędziów i tak dalej. To są warunki technicznie rzecz biorąc łatwe do spełnienia, tylko politycznie dla listów. I prawdopodobnie będziemy obserwowali rodzaj takiej przepychanki
parę tygodni temu już sędzia Tuleja trafnie to określił, mówiąc, że polskie władze będą udawały, że wypełniają te warunki, a Komisja Europejska udawała, że akceptuje, że uznaje to za wypełnienie warunków. Obawiam się takiego scenariusza, dlatego że on pozostawi osłabioną komisję, osłabioną wiarygodność europejskiej, osłabioną także sytuację tych wszystkich milionów wręcz Polaków, którzy sprzeciwiają się naruszeniu praworządności i demokracji w naszym kraju. Ale raczej to zmierza do tego, żeby pieniądze były przekazywane w Polsce niż na trwałe zamrożone. No właśnie, Izba Dyscyplinarna, która ma być lada moment zlikwidowana, tudzież zastąpiona innym ciałem, tuż przed swoją likwidacją robi jeszcze kolejny krok, bo ma się zająć sędzią, która zdecydowała, że nie powinno być kar za noszenie koszulek z napisem Konstytucja. Ale to tak na marginesie. A co by pan zrobił jako premier, gdyby pan miał w swoim rządzie, nie wiem, no, ministra Ziobry, który toczyłby z panem taki otwarty bój? Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, że nie będzie umierał, bo nie warto za reformę sądownictwa. To mu Ziobro odpowiedział, że Morawiecki blokuje tę reformę, bo jak była Szydło, to reforma toczyła się i miała się dobrze, a do tego Jarosław Kaczyński jeszcze dołożył swoje, twierdząc, że sądy w Polsce działają po prostu fatalnie, a PiS rządzi 7 lat przecież. Proszę pani, rzeczywiście sądy działają w tej chwili znacznie gorzej niż działały przed nas. Są w tym resorcie sprawiedliwości prowadzone statystyki o średnim czasie, okresie trwania procedur sądowych, procesów. I ten czas wydłużył się dwukrotnie w związku z tymi tak zwanymi reformami. Nie są oczywiście żadnymi reformami, więc skutki rządów pisowskich z tego punktu widzenia są fatalne, są dramatyczne. Pyta mnie pani, co ja bym zrobił z takim ministrem sprawiedliwości. Pozwolę sobie wspomnieć, dawno już to było, ale ja jako pierwszy premier chciałem wprowadzić nowy obyczaj przy obsadzie resortu sprawiedliwości i powołałem na to stanowisko profesora prawa uniwersytetu, człowieka bezpartyjnego, niepolitycznego. Przez wiele dziesięcioleci w Austrii tak właśnie postępowano. Chciałem w ten sposób chronić resortu sprawiedliwości prokuratury generalnej przed partyjniactwem. Więc w moim rządzie ktoś taki jak pan Ziobro po prostu nie miałby możliwości się znaleźć. Natomiast w tej chwili to jest oczywiście jakiś problem, że premier z ministrem sprawiedliwości tak bardzo kontrowersyjny i zdaje się niezbędnym ciągle do utrzymania większości przy głosowaniach sejmowych jest w stanie otwartego konfliktu. Zdaje się z inicjatywy obu panów mającego miejsce. Morawiecki nie jest wystarczająco silny, żeby wyrzucić Ziobrę z rządu. Ziobro nie może poradzić wiele na to, że Morawiecki jest premierem, więc tego typu gnijąca sytuacja będzie się utrzymywała. Jarosław Kaczyński odszedł z rządu, przestał być wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Czy ma to dla naszego poczucia bezpieczeństwa, dla pana poczucia bezpieczeństwa jakiekolwiek znaczenie? Jak pan w ogóle ocenia funkcjonowanie Jarosława Kaczyńskiego w rządzie? No, w moim przekonaniu niczego nie zmienia. Moje poczucie bezpieczeństwa ani nie rośnie, ani nie maleje. Chociaż generalnie przyznaję, że 10-20 lat temu nie spodziewałem się, że możemy się wszyscy tu w Europie Środkowej znaleźć w takiej pewnej sytuacji, jak się znajduje. A w moim przekonaniu Kaczyński, pełniąc tę funkcję, miał takie okresy wielu miesięcy, kiedy nie można było wiedzieć, że cokolwiek. On twierdzi, że swoją misję wykonał między innymi dlatego, że dotknęło przygotowania projektu ustawy o obronności. Ta ustawa w moim odczuciu jest rodzajem humbuga, dlatego że nie ma zaplecza, ma takie opowieści, fantazje. Przepraszam, że tutaj się zmieniło mnie oświetlenie, ale mamy w parlamencie oszczędne urządzenia, one się wyłączają, a potem się włączają. Otóż fantazje o 300-tysięcznej armii i tak dalej, no to są pomysły, których powstaniu uczestniczył Kaczyński. Ja tego nie oceniam zbyt wysoko. Natomiast jedno się jeszcze wydarzyło, pozwolę sobie na ten dodatkowy komentarz. On, mówiąc o tym, że Błaszczak go będzie zastępował,
sobą, jednak powiedział, że we wszystkich moich funkcjach. I myślę, że to jest coś do przemyślenia także dla pana Morawieckiego, dla pani Szydły i tak dalej. Bo wiadomo, że w końcu dojdzie do otwartej rywalizacji o sferę Kaczyńską. No tak, dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że Błaszczak został namaszczony dlatego, żeby być nad Kamińskim, po prostu kontrolować służby, nad którymi Kaczyński nie miał nadzoru. Myśli pan, że PiS zdecyduje się na zmianę terminów wyborczych? No bo na razie jest tak, że w 2023 roku mamy bardzo blisko siebie i samorządowe, i parlamentarne. No ale wiadomo, że samorządowe PiS może przegrać i to mogłaby być... No, porażka wizerunkowa, więc chce tak pozmieniać, tak zakombinować, żeby wybory samorządowe odbyły się po parlamentarnych. Jak pan to ocenia? Wydaje mi się, że sądząc przynajmniej na podstawie deklaracji wielu polityków pisarskich, że to jest scenariusz dosyć prawdopodobny, że zmierzają do tego. Mnie się wydaje, że jeżeli opozycja będzie się zachowywała mądrze, to nie przegra ani jednych, ani drugich wyborów, że jednak wahadło nastrojów politycznych się przesuwa na niekorzyść PiS-u. Na niekorzyść PiS-u oddziaływuje także bardzo wysoka inflacja, jak wspominała pani w rozmaitych informacjach o tym. Pamiętajmy, że walka z inflacją z punktu widzenia interesów Kowalskiego to jest nie tylko podnoszenie płac, no, ale to jest na przykład brak odpowiedzi na pytanie, a co z oszczędnościami? Jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem, ale połowa ludzi ma jakieś oszczędności. Te oszczędności wyparowują, mają powody do radości. W związku z tym ja myślę, że inflacja jest największym zagrożeniem dla szans wyborczych PiS-u. Nie opanują jej w ciągu 12 miesięcy. Te wszystkie sztuczki z terminami z tego punktu widzenia mają drugorzędne znaczenie. Pierwszorzędne znaczenie ma to, czy opozycja zachowa się odpowiedzialnie, mądrze politycznie, czy nie. To będzie czynnik rozstrzygający. Na koniec jeszcze chciałabym zapytać o temat, o którym będę szerzej rozmawiać za chwilę i bardzo prosiłabym pana o krótką odpowiedź, bo dzisiaj do Sejmu trafia obywatelski projekt dotyczący legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. Będzie decyzja, czy on trafi dalej do prac w komisji, czy nie. Jaki pana zdaniem los czeka w ogóle tę ustawę? Ten projekt. Ten projekt zapewne zostanie odrzucony natychmiast, natomiast w takiej średniej perspektywie, z kilkuletniej, myślę, że w Polsce sprawy potoczą się tak, jak się potoczyły w Irlandii, w kraju z punktu widzenia stosunku do religii, konserwatyzmu i tak dalej, bardzo podobnego do polskiego, do Polski, do nas, gdzie aborcja została zalegalizowana. Zobaczymy, co na ten temat sądzi kolejny gość, a Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, byłemu premierowi, bardzo dziękuję. Proszę się nie przejmować tym światłem, oświetla nas słońce, ale akurat to jest bardzo przyjemne. Dziękuję i dobrego dnia życzę.